obozowisko łowców mamutów w krainie trolli. Proszę Państwa, jak rozpalić ogienek w krainie trolli? Bardzo prosto. Masę widzieliśmy brzuzek odartych z kory. Ja nie jestem aż tak drapieżny. Zbieram to, co leży. To jest kora z brzozy. Brzuzkę sobie kładziemy i zbieramy podpałkę czy rozpałkę. To są suchutkie gałązki smreczyny. Suchutko tam na poprzednim popasie mieliśmy jednak, chyba lał tam deszcz. No niewiele kilometrów zrobiliśmy z tym obciążeniem, bo niewiele da się zrobić. Ale tutaj jest suchutko. Bardziej sucho niż tam. Dobra. I tutaj można sobie poukładać następne patyczki. To jest takie bardziej grubsze. Bardziej grube. Myk. 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 Nie wiem, czy to słychać, bo gadam, kurde, do ziemi. I ciągle mamy problem, że kiepsko słychać. Kiepsko słychać, proszę Państwa, kiepsko słychać. Mogę się lekko wytrzeć, bo tu dookoła nie ma żywej duszy. Gabryś, tam byłeś, to blije trzy ludkowie tam? Zamknięte. Ja pierdzielę. Szlaki turystyczne, no przeszliśmy ładnych parę kilometerków. Nie ma żywej duszy. No są szlaki, dziwacznie oznakowane, tak enigmatyczne. Ktoś prysnął taką plamką na niebiesko po drzewkach. Proszę, tu są coraz grubsze, tu są tego, a tu jeszcze grubsze. Muszę sobie przygotować, łamiąc, proszę popatrzcie, to kurde suche jak pieprz. To jest chyba olcha, kiepskie drewno do palenia, ale że suchutkie, to będzie się dobrze palić. O, można pyk, pyk, pyk. To jest już brzuska. Brzoza jest świetnym paliwem. O, można jeszcze to. O, sorry. To. Czyli mamy już asortyment odpowiednich drewienek. Więc następuje. No tu jest wiaterek dość niezły. O, proszę spojrzeć. Naród totalnie ekologiczny. A ile petów w ognisku? Totalnie ekologiczny narodek. Zapalalka kuchenna kupiłem w Dino w Lubiążu. Znaczy kora brzozowa. Siłą, godnością osobistą kładziemy tą smreczynową cieniznę i stopniowo kładziemy patyczki coraz grubsze. Voilà. Działa wszystko z palcem w nosie. Gorzej rozpalić ognisko, jak jest deszcz. Gabryś, pamiętasz, jak rozpalaliśmy na zamku w Bolczowie ogniseczko? Pak siąpił deszcz. Wszystko było mokre jak jasna cholera, ale daliśmy radę. Mimo iż tam podchodzili jacyś z pomocą, że oni mają butle gazowe. Myśmy to oczywiście też mieli. Gabryś też ma butelkę gazową. I właśnie gotuje nam teraz herbatkę. Ale żeby pokazać wam, proszę bardzo. Jak, bo były takie sugestie
prośby. Jak rozpalić ognisko? No, jak jest sucho, bardzo łatwo. Gorzej, jak pada deszcz. Ale na to są też sposoby. Zawsze, jak lezę gdzieś, to po prostu zbieram sobie korę brzozową, żywicę i wszystko sobie chowam do kieszonki, najlepiej w takich woreczkach strunowych, plastikowych, albo w normalnym plastikowym worku, kurczę, taką żywicę i wtedy nie ma bata. Wystarczy zapałeczka czy coś. Oczywiście to jest obrzydliwe, koromysło, kurczę. Daje dobry ogień, ale natomiast wariant B, mam krzesiwo i jeszcze w takim pojemniczku wodoodpornym zapałeczki. Zawsze trzeba mieć